Dzień dobry, witam Państwa. Rok po wyborach, 15 października 2024 roku. Jesteśmy w Szczecinie przed oddziałem Kargo Tabor, który ma niedługo zostać zlikwidowany. Wczoraj miały miejsce kolejne rozmowy w Urzędzie Wojewódzkim pomiędzy wojewodą a stroną związków zawodowych. No i z tej rozmowy kolejny raz nic nie wynika, kolejny raz strona rządowa i jednocześnie nowe władze, te uśmiechnięte władze PKP Cargo mówią wprost, że ten zakład zostanie zlikwidowany. Około 150 osób ma stracić pracę. Jak znamy sytuację w PKP Cargo, w tej chwili wprowadzona jest tam sanacja. Z pracy wyrzucane są osoby w wieku przedemerytalnym, niewypłacane są im odprawy emerytalne, wyrzucane z pracy są kobiety w ciąży, e, wyrzucani z pracy są związkowcy Solidarności. Czyli innymi słowy, przyszedł rząd Donalda Tuska i zwija. Polską ważną, strategiczną z punktu widzenia transportu spółkę. Nawet 4 tysiące osób mają stracić pracę. Jak się dowiadujemy e, z innych miejsc e, niż Szczecin, e, przedstawiciele na przykład Deutsche Bahn mają chodzić po zakładach i wybierać sobie, co mogą wykupić. I my znamy już z rządów Donalda Tuska, tych poprzednich, że. Polskie spółki były sprzedawane za bezcen. No i pytanie. To, o to też będę pytać tutaj, w Szczecinie, w interpelacjach, w zapytaniach do obecnych władz PKP Cargo, czy również te tereny ma przejąć Deutsche Bahn, czy może jakaś ukraińska spółka. Dlaczego chcą sprzedawać, chcą niszczyć e, ten oddział, chcą likwidować ten oddział, pomimo tego, że przecież w dalszym ciągu, przynajmniej publicznie mówią, że ma powstać port kontenerowy w Świnoujściu. I tutaj właśnie ten oddział, cargo tabor, mógłby służyć e, temu, żeby naprawiać ten tabor, który, który masowo miałby jechać ze Świnoujścia. Na te pytania oni cały czas nie potrafią odpowiedzieć. Nie potrafią też powiedzieć pracownikom, kiedy dokładnie zostaną zwolnieni i na jakich dokładnie zasadach. Tutaj również są osoby, które są w wieku przedemerytalnym, są osoby, które przepracowały tutaj bardzo, bardzo wiele lat. No i te osoby są w tej chwili zdruzgotane. I takich osób w skali naszego kraju, nie tylko w PKP Cargo, ale między innymi też na Poczcie Polskiej. Będzie bardzo, bardzo wiele. Tak niestety, drodzy państwo, wygląda uśmiechnięta Polska, która ma, ma po prostu być zwijaniem Polski. Całkiem niedaleko Szczecina, w Gryfinie, elektrownia Dolna Odra, która jeszcze przez ładnych kilka lat mogła funkcjonować i miała funkcjonować, gdybyśmy dalej rządzili, no to już dzisiaj wiemy, że pierwsze masowe zwolnienia będą w 2025 roku tam pracę w samej elektrowni i wokół elektrowni pracę może stracić nawet 2000 osób. Dla Gryfina liczącego ponad 20 tysięcy mieszkańców i w jakiś sposób żyjącego z tej elektrowni to będzie katastrofa. Do dzisiaj nie wiemy kiedy dokładnie te, ci ludzie będą zwalniani i w jakim trybie. Do dzisiaj nie wiemy, w jaki sposób oni zamierzają zapewnić dostawy ciepła dla Gryfina. To są tylko dwa przykłady ze Szczecina, okolicy. Mam nadzieję, że rząd Donalda Tuska nie przetrwa kolejnych trzech lat. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że liczni działacze PSL-u, koledzy Mirani Nitrasa, jak w Totalizatorze Sportowym, działacze Lewicy, oni dzisiaj oblegli, Masowo oblegli państwowe instytucje, nawet instytucje naukowe oblegli państwowe spółki. Nigdy jeszcze w historii trzeciej RP nie było po prostu tak wielkiego rzutu. I przejęcia, zawłaszczenia państwa, jak to ma miejsce, jak to miało miejsce w ciągu tego jednego roku rządu Donalda Tuska. I ci ludzie nie będą chcieli wyjść z tej koalicji, nawet, nawet jak lewica zobaczy, że Donald Tusk całkowicie zmieni poglądy w kwestii migrantów, chociaż to jest oczywisty fake. To oni dalej będą w tej koalicji. Nawet jak PSL zobaczy, że polscy rolnicy są rujnowani, to oni dalej będą w tej koalicji. Bo nie ma co ukrywać, dla nich te stołki w tych wszystkich kowrach, e, agencjach restrukturyzacji, e, w tych wszystkich totalizatorach sportowych, o ach są ważniejsze od ich wyborców. E, mam tylko jedną taką nadzieję, że nie uda im się zniszczyć. Po prostu tego, co my zbudowaliśmy przez lata, co wypracowane było przez Polaków przez lata, że jak najmniej zdołają wyprzedać. No dzisiaj mają pełnię władzy: mogą zrobić z PKB Kargo wszystko, mogą zrobić z lotem wszystko, mogą zrobić z Orlenem wszystko. I oni dzisiaj rzeczywiście spełniają obietnice, ale to nie jest te 100 konkretów, które, które obiecali Polakom, bo tam dosłownie kilka punktów można wymienić, które zostały spełnione. Oni spełniają obietnice, które Donald Tusk złożył Niemcom. I zobaczcie, szanowni państwo, tutaj rzeczywiście Donald Tusk jest słowny. Tutaj rzeczywiście Donald Tusk pokazuje, że, że można wypełniać obietnice. Bo dlaczego myślicie, Unia Europejska bezprawnie atakowała Polskę przez wiele lat, mówiąc, że tutaj nie ma praworządności? Jak się zmieniła władza, nic, prawa nie zmienili, to od razu praworządność wróciła. Dlaczego nie wypłacali Polsce tej pożyczki z KPO przez tyle lat? Robili wszystko, żeby Donald Tusk wrócił do władzy i żeby mógł wypełnić swoje zobowiązania właśnie w ich kierunku. Na szczycie tych zobowiązań jest przyjęcie euro. Dzisiaj widzicie ataki na prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana profesora Glapińskiego. Na szczycie jest federalizacja. Unii Europejskiej, czyli tak naprawdę likwidacja państwa polskiego, ale do tego potrzebują też przecież prezydenta. A dzisiaj prezydenta nie mają i mam nadzieję, prezydenta mieć nie będą. I to jest państwa rola żeby się zaangażować w internecie, w społecznościach lokalnych, teraz w referendum przeciwko, przeciwko przyjmowaniu migrantów, żebyśmy wygrali wybory prezydenckie, bo jeśli oni wygrają wybory prezydenckie, to Tusk zrealizuje wszystkie te swoje obietnice dla Niemców. Tutaj w Gryfinie. Tutaj w Cargo Tabor, tutaj w innych, w innych miejscach, gdzie ludzie będą wyrzucani z pracy, no to gdzie oni sobie znajdą pracę? W Niemczech brakuje ludzi do prac właśnie takich polowych różnych przy zbieraniu szparagów słynnych. Brakuje ludzi do pomocy starszym Niemcom, jak to było wcześniej, kiedy się opłacało bardziej jechać za granicę gdzieś obsługiwać Niemców w ich domach, niż pracować tutaj na dyrektorskich stanowiskach. Dzisiaj to się zmieniło po 8 latach naszych rządów. Dzisiaj opłaca się być i pracować w Polsce. I Tusk zrobi wszystko, żeby się nie opłacało, żeby najbardziej się opłacało jechać do Niemiec i tam harować dla niemieckiego budżetu, bo on wypełni obietnice, które zostały złożone państwu niemieckiemu. Możecie się, ktoś może się śmiać, że Tusk, Niemiec, wy tam ciągle mówicie o, o Niemcach. No ale przeanalizujcie krok po kroku cały ten rok. Komu służą rządy Donalda Tuska? Czy służą wam, Polakom? Czy służą Niemcom? Czy zaoranie CPK, zaoranie elektrowni atomowej, zaoranie portów w Świnoujściu, czy to służy Polakom, czy to służy Niemcom? Czy to, że potężna część środków finansowych, które miały i tak do Polski trafić, pójdą na, na odbudowę po powodzi, czy to służy Polakom czy Niemcom? A przecież Donald Tusk mógł zarządzić ewakuację. Bardzo wiele z tego, co teraz trzeba odbudować, co teraz, za co trzeba zapłacić, mogło zostać ewakuowane. Cały majątek ludzi w domach mógł zostać ewakuowany. Cały sprzęt w szpitalach mógł zostać ewakuowany wcześniej, gdyby Donald Tusk ostrzegł mieszkańców, bo miał takie informacje. Nie zrobił tego. Czy celowo? Nie mam pojęcia. Być może. Znając go, nie zdziwiłbym się zupełnie. Znając tą jego nienawiść do Polski i do Polaków, to, że już lata temu pisał, że polskość to nienormalność, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że ten człowiek mógł to zrobić celowo. I jeszcze raz. Ten człowiek nie służy Polsce, ten człowiek służy. Niemcom, na każdym kroku swojej działalności. To, co musimy zrobić, to na jak najbardziej nagłaśniać tego typu przypadki, jak, mamy, jak tutaj, jak w przypadku kargotabor, no, oddziału, który powinien tu być, powinien się rozrastać, powinien zatrudniać kolejne osoby, a oni go likwidują. I to, jako posłowie opozycji, posłowie prawa i sprawiedliwości, będziemy realizować, będziemy korzystać ze wszystkich naszych ustawowych uprawnień. Na dzień dzisiejszy jestem w czołówce, chyba na pierwszym miejscu, interpelacji, które zostały skierowane przez posłów na Sejm do najróżniejszych ministerstw zarządzanych przez ludzi Tuska. Jestem w czołówce w kwestii zapytań, wystąpień w Sejmie. I nie ma tych statystyk, ale. I jeździmy też bardzo wiele na kontrole poselskie. Bo musimy kontrolować to, co robią dzisiaj ludzie Donalda Tuska. Musimy kontrolować na przykład totalizator sportowy, gdzie niedługo również się wybieram tutaj w Szczecinie. Zweryfikować wszystkie ich umowy, które zostały zawarte od 13 grudnia 2023 roku. W tym umowy sponsorskie. Dlaczego kolega, koleżka Nitrasa, dyrektor jego biura poselskiego nagle został tam dyrektorem. Czy na zastępce dyrektora był konkurs? Więc, szanowni państwo, działamy i zachęcam do tego, żebyście nas wspierali, w tym w internecie. Pozdrawiam serdecznie.